Listopadowe, pochmurne, mgliste dni to z pewnością nie jest to, na co czekamy przez cały rok. Jutro podobnie, z tą różnicą, że będzie jeszcze cieplej. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy od Wybrzeża przez Wielkopolskę po Dolny Śląsk będzie padać deszcz. Od Mazur przez Mazowsze po Małopolskę deszcz ze śniegiem przychodzący nad ranem w deszcz, miejscami marznący, powodujący gołoleć. Wzdłuż granicy wschodniej popada śnieg. Nad morzem i w górach powieje silniejszy wiatr. W porywach do 60 km na godzinę, w Tatrach do 90. Słaby mróz na Podkarpaciu i Podlasiu. Najcieplej będzie na zachodzie do 3-4 stopni. Przed południem możliwy deszcz, gdzieniegdzie spadnie mrzawka. Na wschodzie początkowo deszcz ze śniegiem, a na południowym wschodzie i w Bieszczadach śnieg. Lokalnie utworzą się silne zamglenia lub mgły. Jednak w miarę upływu dnia na przejaśnienia mogą liczyć mieszkańcy zachodniej części kraju oraz Wybrzeża Gdańskiego. W najcieplejszym momencie dnia od 1 stopnia na Podkarpaciu przez 4-5 w centrum do 9 na południowym zachodzie. Ciśnienie spada. W Warszawie będą 1003 hektopaskale. W czwartek nadal dużo chmur, z których popada deszcz lub mrzawka. Będzie cieplej. Od 5 stopni na południowym wschodzie przez 8 w głębi kraju do 11 na Dolnym Śląsku. W piątek parasole przydadzą się jedynie na północy. W pozostałych regionach pogodnie, lokalnie wyjrzy upragnione słońce. W górach powieje halny z prędkością 100 km na godzinę. Dodam tylko, że w sobotę i niedzielę przejaśnienia na zmianę z opadami, ale przynajmniej będzie ciepło. Do zobaczenia.